Lidia, 25 lat. Rafael, ja chciałam zapytać, jak ty swoje jubileusze świętujesz? Czy to jest z pompą, jest na bogato, czy z tonowaniem? Bardzo skromnie, w zasadzie nie obchodzę, ale ubolewam nad tym, bo uwielbiam tego typu imprezy i uważam, że to są szczególne momenty, kiedy możemy świętować, prawda, pewne rocznice. No ta jest piękna, 25 lat, super. Mam nadzieję, że to się kiedyś zmieni i będę bardziej hucznie obchodziła swoje jubileusze. Dzisiaj jest też inauguracja lata. Ten przepiękny sezon już nam dał tutaj troszeczkę słoneczka. Chciałam zapytać, czy ty masz jakieś wakacje przewidziane? Niestety nie mam. Spontan będzie? Raczej tak. Przede wszystkim bardzo dużo pracy, koncerty, pisanie pracy również. No i mam nadzieję, że jakieś kilka dni, tak mniej więcej 4-5 dni wygospodaruję chociaż, żeby pojechać na chwilkę nad morze, polskie morze. Będzie dzisiaj na słodko, czy słodyczą mówimy nie? Uwielbiam słodyczy, mam ogromną słabość niestety do słodyczy, więc na pewno będą. Przepiękna sukienka, taka dość niestandardowa. No, taką właśnie sprezentowała mi Kasia Lenartowska-Piechocka, Land of Change. Właśnie i no cóż, podoba mi się bardzo. W czerni czujesz się dobrze? Czerni to twój kolor? W czerni, bieli, szarości, czerwieni, tak. Albo w pastelach. To najpiękniejsze kolory. Zgadza się. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.